Siemanko, z tej strony Emciak, a dzisiaj gramy sobie znów Five Nights at Freddy's Killer Night. Niestety gramy dzisiaj bez kamerki. Raczej wiecie dlaczego, bo pisałem na społeczności, ale tak, kamerka ostatecznie wykopytnęła się do końca, więc aktualnie muszę sobie radzić bez niej. Jestem niezadowolony z tego powodu, ale no nic na to niestety nie poradzę. Mogę wyjść tutaj, tu jest mi potrzebny kod. Wracamy do naszego kochanego Killer Night. No dobra, a jak mogę się... A, tak się muszę wrócić. Okej. To jest kolejne przejście. Lampki, jakieś ubrania. Tu jest potrzebny klucz, żeby otworzyć tą bramę. Okej, specjalny klucz, kod na 4 chyba? Jak dobrze widziałem. Cześć, Foxy! Prawdopodobnie szukasz klucza do Fuzz Island. Został wymyty przy kabinie niedaleko balkonu. Nie przejmuj się. Dam ci hint, który pomoże ci go znaleźć. Czy to byłem ja? Albo ten wielki, puszysty niedźwiedź z jego wielkimi, ostrymi zębami? Aha, chyba wiem do czego to jest nawiązanie. Problem leży w tym, że nigdy się nie zagłębiałem w tą teorię FNAF-ową. Was it me or was it me? Wiecie, FNAF 4. Jaki hint mi to daje? The Bite of 87, tak? This code doesn't work. The Bite of 83? Okej, to musiał być ten kod. Dobra. To chodziło po prostu o tą... o rok! Łóżko, ale nie mogę już na nie kliknąć. Dobra. To dostałem klucz. Okej, dobra, świetnie. No to mam klucz. The gate opened. I wonder what lies inside. Ciekawe co leży w środku. Ukryte obiekty. Przed wejściem do treasure room musisz zrobić łamigłówkę w jaskini. Znajdź wszystkie obiekty, które są na twojej liście, poukrywane w tym miejscu, żeby odblokować drzwi, ale uważaj. Nie klikaj na złe obiekty. Oh. Shadow Cupcakes, Golden Cupcake. To był zły obiekt, czy nie? Golden Cupcake, Mangle Limps. Babi Bu? Puppet Mask, Birthday Cake, Top Hat i Spinning Desk Fan. Desk Fan. Top Hat. Golden Ten. Mangle Limps. Czym są limps? Część Mangle, to są chyba limps. Birthday Cake. Puppet Mask. Maska Puppeta. Jest drugi ten. Patrzący się. Shadow Cupcake. Gdzie jest maska Puppeta? Ja tu nie widzę maski Puppeta. Maska Puppeta. Maska. Maska Puppeta. Maska. Maska Puppeta. Tu jest maska Puppeta. Znalazłem wszystkie itemki. Ciekawe co jest nagrodą. W tym pudełku był kolejny keycard. Jak wiele ich tutaj jest.
I kapelusz tego. Fredbera i ten. I muszka. Alrighty then. Co dalej z tym mam zrobić? Tu był kod. Tu są jakieś zamknięte drzwi, ale to nie do tego mi jest potrzebne. Chyba nie rozumiem, dokąd mam pójść. A! Cześć, panie Bonnie! Witaj, panie Bonnie! Może jednak niech pan mnie tutaj nie... Nie ten... Nie odwiedza. Freddy's Theater, okej. Okay. Teatr Freddy'ego. Przycisk. Znalazłeś jakiś przycisk. Ciekawe, na czym może być użyty. Okej, okay. Karta. Znalazłeś keycard. Nie były one zazwyczaj ukryte? Co ona tutaj robi? Nie mam pojęcia, prawdopodobnie leży. Mogę pójść tutaj. O, witaj! Nie będę cię tutaj trzymał długo. Zazwyczaj zabawiałem każde dziecko, ale to było dawno temu. Zrób temu niedźwiadkowi przysługę i proszę pomóż mi zrobić małe show. Okej, okay, widzę, że to te twoje małe show jest wyjątkowo duże. Kurtyny. Reguluj ruch kurtyn, klikając w przyciski połączone do... To the last green light, okej, okay, do ostatniego zielonego światełka. Zadanie zakończy się, jeżeli klikniesz wszystkie cztery przyciski w odpowiedniej kolejności. Czyli to jest ten... Ten... Ten i ten. Dobra. Pierwsze zrobione. Performers. Freddy i jego banda troszkę zardzewieli. Pomóż im się trochę rozruszać. Kopiuj sekwencję kolorów 5 razy, żeby zakończyć zadanie. Ups. Lecimy! No, widzę, że nie jest jakieś bardzo ciężkie. Okej. Dobra, zakończone. Rozruszali się. Cieszę się bardzo. Bądź pewien, że każda nuta jest skalibrowana. Znajdź nuty, które są poza... Znaczy są źle skalibrowane i kliknij na nie, zanim zweryfikujesz swoją pracę. Zadanie zakończy się, jeżeli powtórzysz ten proces 3 razy. Jest źle. Czyli ten był źle. Gituwa! Znowu to. Czyli cyk. Dobrze jest. Yeah, zakończone. No i zostało jeszcze to. Spotlights. Czy showtime nie powinien mieć dobrego... A, czekaj, can't have a showtime if you can't see... A, że nie ma dobrego showtime, że bez... Którego nie możesz widzieć, umiem mówić, naprawdę. Połącz każdy color code przewodem razem, okej. Okay. Okej. Okay. To są wszystkie kontrolki włączone. Ciekawe, czy jestem w stanie teraz włączyć show. A, włączyć show, już wiem jak nawet. Przycisk, widzicie? Bam, 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 bam
Dlaczego jest tutaj zniszczony Foxy, zniszczona Chica, zniszczony Freddy, a nie ma Boniego? Oh. Hello there! Oj, oj. Dziękuję za pomoc w naszym ostatnim show, przyjacielu. Ale teraz musisz się stąd wydostać. Jest wyjście przez backstage, którego możesz użyć. Ale bądź szybki. Nie będzie zbyt nie masz zbyt wiele czasu, zanim cię znajdzie. Spierdalam. Spierdalando! Backstage. Is that wanding machine selling keys? Maybe I can find enough fast coins to get a key from here. Oh fuck. You found a fast coin. This seems big enough to fit, okay? Przycisk? Przycisk? Nie? To nie jest wystarczająco jeszcze na klucz? To jest niewystarczająco na klucz! A! Papi! Papipu! Muszę znaleźć klucz, żeby się stąd wydostać! No dobrze! Ale jumpscare zaraz zostanę, coś czuję. On idzie. On nadchodzi. Co może zrobić z plangerem? Nie mam pojęcia. You found a fast coin in the trash bin, okej. Okay. Tu coś mogę? Dobra, musisz znaleźć klucz, już mi nie marnuj czasu! Czy ja potrzebuję... Oh my god, ja potrzebuję trzech! Gdzie ja mam niby trzeci znaleźć? Bebe. Okej, okay, pod top hatem był. Zapierdzielaj się, nawet nie zastanawiaj, ziomuś. No dasz mi ten klucz kiedyś? Only for fast coins, no chyba nie tylko. Gdzie jest ostatni fast coin? Zaraz po mnie przyjdzie. O, no i idzie po mnie. No i idzie po mnie. Tyle było. Żegnam. Co może mi da... plunger, właśnie! Boże święty, jak ja wolno łączę fakty. On tam stał. On tam stał. Stał tam. Babi butu evil eyes, tak wiem. Wiem. Wiem, że dwa złowieszcze oczka. Ja wiem. O no, cześć! Muszę się schować. No, coś tak pomyślałem, że szafka będzie najlepszym pomysłem. Muszę się stąd wydostać, zanim ta rzecz przyjdzie z powrotem. Uwaga, uwaga! Fazbear's Fright is... otworzył lockdown... wszedł w lockdown mode. Odkryliśmy, że... nasze... że został skradziony nasze ubranie. To do występów. To nie jest część atrakcji. Czekaj. Co? Keep pressing spacebar! Ziomie! Szybciej! Późno się trochę obudziłem, że trzeba tą spację klikać. Przeżyłem! Przeżyłem!
przeżyłem! 6 AM! Przeżyliśmy grę? Sprekno Ghost... Okej, Fazbear's Fright Killer Night, coś tam... Jeden z klientów potwierdził, że ktoś za nim szedł i został zaatakowany za jakąś... przez jakąś figurę, która... nosiła właśnie ten ubiór, to ubranie. Kiedy kiedy pracownicy weszli, żeby przeszukać budynek, żeby znaleźć jakieś dowody, wszystko zniknęło. W to wlicza się oczywiście wspomniany strój. I w ogóle całe pojawianie się tej postaci na nagraniach security. Czy to był duch? Albo może ktoś próbuje znaleźć schować jakieś dowody. Już nigdy się nie dowiemy. The end. O! No już się nie dowiemy. Five Nights at Freddy's Killer Night. Development Team Bonzi, Fuzzy Van Bell, Synoxys, Beta Testers. Nie no, zajebista robota. Ej, gra była przyjemna, była zajebista. Bardzo mi się podobała, była inna przede wszystkim. To było coś takiego fajnego, taki powiew świeżości. Coś, czego potrzebuje community FNAF aktualnie, uważam. Świetna sprawa, cudownie mi się grało. No i co? Seria miała 2 odcinki, chociaż widzę, że to ma 1 gwiazdeczkę. Salvage, okej. Stance, concept art. Bardzo fajny pomysł na tą maskę, naprawdę. Oko jako żarówka. Zajebisty koncept, not gonna lie. Bardzo fajnie wygląda, I am still here, zrekreowali to, ten teaser. Widzę, że w ogóle teasery zrekreowali. It's all in your mind, co nie? Zajebiste. No, cudowna gra, naprawdę. Cieszę się, że mogłem w nią zagrać. Dziwi mnie tylko kwestia, że jest jedna gwiazdka, co nie? Tak jakby, no, coś tu mogło być więcej? Czyżby 7 AM? No nie widzę bynajmniej. No, możliwe, że coś było więcej, ale ja o tym nic nie wiem. Przeszliśmy grę, seria się skończyła na 2 odcinku, no cóż, tak też bywa. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach. No oby do zobaczenia, no i cześć! Miłego dnia wszystkim!